Kobieta zmienną jest i bardzo się cieszyłam ze swoich długich włosów. One przez jakiś czas były nawet takim moim znakiem rozpoznawczym, ale bardzo dużo eksperymentów z nimi, czy przedłużanie ich, czy modelowanie i w ogóle praca na planie nie do końca jest dla nich łaskawa. I tak doszłam do wniosku, że trzeba po prostu odżywić je. Więc najpierw ścięłam je po to, żeby one jednak trochę odzyskały takiej lekkości i bardzo mi się to spodobało, więc postanowiłam później skrócić je jeszcze, a potem już w ogóle je skrócić. I cieszę się bardzo, bo po pierwsze dużo ułatwiło mi to codzienną stylizację. Naprawdę i czasowo również. Tak jak kiedyś musiałam liczyć 2 godziny na to, żeby przygotować włosy, tak teraz naprawdę 40 minut to jest absolutny czas, który pozwala na to, żeby one wyglądały świetnie i to nie spiesząc się, więc to jest ogromna oszczędność czasu. Oprócz tego, wiesz, powiem ci, jest lżej. Ta główka jest taka malutka, tak wiesz, Radio bardzo mnie lubi, chociaż bałam się właśnie o jego reakcję. I on mówi, że tak wyglądam jak taka jego dziewczyneczka. Jeszcze w domu sobie, wiesz co, spinam takiego jakiegoś kompletnie nieładnego, wiesz, na czubku głowy, te włosy mi tu sterczą, no to faktycznie. I chodzi o to, żeby coś zmieniać i cieszę się z tego i też namawiam kobiety, żeby się nie bały eksperymentować ze swoim wyglądem. A ścięcie włosów niestety wpływa też na nie bardzo odżywczo. I ja już jestem teraz na etapie zapuszczania, ja już będę zapuszczała włosy, bo znowu chcę wrócić do swoich długich po to, żeby znowu je potem ściąć. One są już mocno odżywione i to jest super, żeby się bawić tą modą. Myślałaś może o zmianie koloru na ciemniejszy? Nie, możesz znaleźć w internecie moje zdjęcia z dawnych lat, kiedy miałam ciemniejsze włosy. Oj, nie chciałabym tego powtarzać.